Dzień dobry, nazywam się Szymon Krawczyk i jestem doradcą podatkowym. Na co dzień zajmuję się doradztwem podatkowym oraz prawnym dla spółek, poszukując alternatywnych rozwiązań pozwalających na maksymalizację zysków na poziomie spółki oraz oczywiście na poziomie osób nią zarządzających. Dziś opowiem Państwu, jak prowadzić firmę w Polsce całkowicie legalnie, nie płacąc ZUS-u, jak zabezpieczyć swój biznes oraz rozdzielić majątek prywatny od firmowego. Zanim przejdziemy do kluczowego tematu, jakim jest firma w Polsce bez ZUS-u, zadam Państwu pytanie. Czy zastanawiali się Państwo kiedykolwiek, czy forma prawna firmy, którą prowadzicie, została wybrana w sposób optymalny i zapewniający maksymalne korzyści podatkowe? Czy raczej decyzja zapadła na zasadzie zakładam jednoosobową działalność gospodarczą i skupiam się wyłącznie na biznesie? Jeśli w taki sposób podejmowali Państwo decyzję na starcie, to wideo pozwoli Państwu poznać alternatywne formy działania, które mogą okazać się dla Państwa korzystniejsze. Jakie są najpopularniejsze formy prawne prowadzenia firmy w Polsce? W pierwszej kolejności najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej jest oczywiście firma jednoosobowa. Tych przedsiębiorców obecnie jest zarejestrowanych 3 200 000. Następną formą prawną, która zyskuje na swojej popularności, jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Tych przedsiębiorców jest obecnie niespełna 430 tysięcy. Ta forma prawna zyskuje na swojej atrakcyjności, m.in. dzięki możliwości płacenia niższych podatków oraz braku ustawowego obowiązku płacenia składek na ZUS. Następnie mamy spółki cywilne, jest ich niespełna 300 tysięcy, komandytowe ponad 40 tysięcy, a następnie, tak jak widzimy na slajdzie, mniejszą popularnością charakteryzują się spółki jawne, akcyjne oraz partnerskie. Porównajmy teraz, jakie wyglądają podatki dochodowe w jednoosobowej działalności gospodarczej oraz w spółce z o.o. W jednoosobowej działalności gospodarczej możemy wybrać dwa rodzaje opodatkowania na zasadach ogólnych. Możemy wybrać stawkę 19% podatku liniowego albo stawkę progresywną wynoszącą 17% do dochodu nieprzekraczającego 85 528 zł rocznie, zaś powyżej tej kwoty zapłacimy aż 32% podatku dochodowego. W spółce z o.o. natomiast ustawodawca przewidział stawkę niższą, wynoszącą 9% podatku dochodowego, niezależnie od zysku, jaki spółka osiągnie. Zatem na wskazanym przykładzie podatek dochodowy w spółce z o.o. będzie wynosił jedyne 9 tysięcy zł rocznie. Jednak w tym wypadku należy pamiętać, że nie są to pieniądze nasze, a pieniądze spółki. Tak więc jeżeli chcesz zatrzymać zysk w spółce i go reinwestować, to oczywiście możesz z tego rozwiązania skorzystać. W spółce z o.o. możemy ustalić wynagrodzenie członkom zarządu pełniącym funkcję z powołania. Wynagrodzenie to jest całkowicie zwolnione ze składek na ZUS. Pragnę zauważyć, że w spółce z o.o. członków zarządu może być kilku. Wynagrodzenie członków zarządu jest opodatkowane stawką 17% podatku dochodowego. Kolejnym sposobem uniknięcia podwójnego opodatkowania w spółce z o.o. jest zawarcie ze spółką umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Jeżeli członek zarządu albo inna osoba stworzy dla spółki jakieś dzieło, a następnie na podstawie tej umowy przeniesie prawa autorskie do tego dzieła, to honorarium z tytułu przeniesienia praw autorskich jest opodatkowane niską efektywną stawką 8,5% podatku dochodowego. Dlaczego 8,5%? Ponieważ koszty uzyskania przychodu z tytułu przeniesienia praw autorskich rozpoznajemy w wysokości 50%. Zatem ustalając wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich, podatek dochodowy płacimy od połowy ustalonego wynagrodzenia. Stąd podatek dochodowy efektywnie wyniesie jedynie 8,5%. Kolejnym sposobem na uniknięcie podwójnego opodatkowania w spółce jest zawarcie ze spółką umowy najmu. Każda spółka z o.o. powinna posiadać swoją siedzibę. Jeżeli członkowie zarządu są właścicielami lokalu, np. własnego mieszkania, to mieszkanie może stanowić siedzibę dla spółki. Wystarczy wynająć to mieszkanie spółce, ustalić rynkowe wynagrodzenie, które spółka będzie płacić nam za wynajęcie danego lokalu. Członek zarządu, czyli właściciel takiego mieszkania, powinien opodatkować przychód z takiego najmu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W tym wypadku stawka wynosi 8,5%, jednak mamy górną granicę, której nie możemy przekroczyć. Wynosi ona 100 tysięcy zł rocznego czynszu najmu. W ten sam sposób w spółce możemy wynająć inne środki trwałe albo elementy wyposażenia, np. samochód, biurko, laptop, telefon i inne wyposażenie, które potrzebne jest spółce do skutecznego prowadzenia swojego biznesu. Na koniec zostawiłem dla Państwa najkorzystniejszy sposób wypłaty pieniędzy ze spółki.
Dzięki niemu mamy możliwość w całkowicie legalny sposób uniknięcia podatku dochodowego. Jest to tak zwana ulga zerowy PIT dla młodych, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Polski rząd wprowadził ją w sierpniu 2019 roku. Jeżeli jesteście Państwo członkami zarządu lub udziałowcami w spółce oraz nie ukończyliście 26 roku życia i posiadacie status osób uczących się, to możecie ze spółką zawrzeć umowę zlecenie. Na tej podstawie całkowicie legalnie, bez żadnego podatku i bez składek na ZUS wypłacicie ze spółki ponad 85 tysięcy złotych rocznie. Na tej samej zasadzie możecie Państwo zatrudnić w spółce chociażby syna lub córkę. Ważne, aby praca została faktycznie wykonana. Jeżeli chcemy zostać objęci ubezpieczeniem zdrowotnym, wystarczy, że zatrudnimy się w spółce, na przykład na umowę zlecenie, ze stawką godzinową 25 zł za godzinę, jako osoba wystawiająca faktury. W miesiącu czas pracy na wystawianie faktur w firmie pewnie nie przekroczy 2 godzin. Tak więc otrzymamy wynagrodzenie wynoszące 50 zł brutto i od tego wynagrodzenia odprowadzimy wszelkie składki na ZUS, czyli składkę zdrowotną i składkę emerytalno-rentową. Nieważne, czy płacimy składki na ZUS od 50 zł czy od 5 tysięcy zł, ubezpieczenie zdrowotne działa tak samo. Najważniejsze, by praca z tytułu tej umowy została wykonana. Możemy zrobić przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Z reguły jednak jest to dosyć długi i kosztowny sposób. W 90% przypadków najkorzystniejszym rozwiązaniem jest założenie nowej spółki z o.o. oraz przeniesienie wszelkich umów z jednoosobowej działalności gospodarczej do spółki z o.o. Następnie zamykamy jednoosobową działalność gospodarczą. Jest to najszybszy i najtańszy sposób. Koszty rejestracji spółki za pośrednictwem Polskiego Instytutu Księgowości to 1000 zł netto. Przygotowujemy umowę spółki, dokonujemy jej rejestracji przez internet w systemie Ministerstwa Sprawiedliwości. Do 7 dni taka spółka powinna zostać zarejestrowana. Czas rejestracji zależy od poszczególnych wydziałów KRS. Po stronie klienta po zarejestrowaniu spółki pozostaje jedynie otworzenie konta bankowego. Jeśli chodzi o rejestrację do VAT, ważne miejsce zajmują zwolnienia z podatku od towarów i usług. Określają one bowiem sytuacje, w których przedsiębiorcy nie muszą dokonywać rejestracji jako czynni podatnicy VAT. Wyróżnia się jego 2 podstawowe rodzaje. Pierwszym rodzajem jest zwolnienie podmiotowe. Jeżeli przedsiębiorca nie generuje rocznie obrotów wyższych niż 200 tysięcy złotych, nie musi się rejestrować jako podatnik VAT czynny. Kolejnym rodzajem zwolnienia jest zwolnienie przedmiotowe, czyli przysługujące ze względu na przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi sprzedaż towarów lub usług wymienionych w artykule 43 ust. 1 ustawy o VAT, wystawiając fakturę zawsze stosuje stawkę VAT ZW i nie ma prawa do odliczenia VAT z faktur kosztowych z nimi związanych. Każdy przypadek zwolnienia należy przeanalizować indywidualnie. Doradcy Polskiego Instytutu Księgowości pomogą w odpowiednim wyborze. Koszt rejestracji spółki za pośrednictwem Polskiego Instytutu Księgowości to 1000 zł netto. Przygotowujemy umowę spółki oraz dokonujemy jej rejestracji przez internet w systemie Ministerstwa Sprawiedliwości. Powinno to nastąpić do 7 dni. Miesięczny koszt obsługi księgowej to 599 zł netto. Jeśli chodzi o szczegółową ofertę, to wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu z Polskim Instytutem Księgowości. Kapitał zakładowy są to środki, którymi spółka powinna dysponować na początku prowadzonego biznesu. Minimalny kapitał zakładowy w spółce z o.o. wynosi 5 tysięcy złotych. Rejestrując spółkę z o.o. oświadczamy o wniesieniu kapitału. Możemy tego dokonać, dokonując przelewu na rachunek bankowy spółki lub kolokwialnie mówiąc, kapitał zakładowy może leżeć w gotówce w kasie spółki. Ograniczona odpowiedzialność w spółce z o.o. dotyczy głównie członków zarządu. Pragnę zaznaczyć, że udziałowcy w ogóle nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Jeżeli spółka nie jest w stanie pokryć bieżących zobowiązań, wierzyciel ma prawo podjąć decyzję o przeniesieniu zobowiązań na członka zarządu. W tym przypadku członek zarządu powinien szybko zareagować. W ciągu 30 dni od zaistnienia stanu niewypłacalności powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki. W ten sposób może uchylić się od odpowiedzialności majątkiem prywatnym za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Proszę zwrócić uwagę na obecną sytuację. Poprzez lockdown i ograniczenia w funkcjonowaniu firm, duża liczba przedsiębiorstw stała się niewypłacalna. Powstały zobowiązania finansowe. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych przedsiębiorcy za zobowiązania swojej firmy odpowiadają całym swoim majątkiem prywatnym.
Może warto teraz pomyśleć o rozdzieleniu majątku prywatnego od majątku firmy, na co pozwala nam spółka z o.o.